W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący Wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane nam dziedzictwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Rozpoczęliśmy drugi tydzień Wielkiej Nocy. Praktycznie za nami już Niedziela Biała. Nazwana tak dlatego, jak doskonale o tym wiecie, że jest to ostatni dzień oktawy Wielkiej Nocy, a zatem ostatni dzień, kiedy nowoochrzczeni, ci, którzy w noc paschalną przyjęli sakrament chrztu, sakrament wszczepienia w Chrystusa, wtajemniczenia w Kościół, sakrament stania się dzieckiem Bożym. Tego dnia w Białą Niedzielę po raz ostatni przychodzili w swych białych szatach do Kościoła na Eucharystię, aby po raz kolejny już pełni radości w tej Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa w pełni uczestniczyć, jako w pełni wtajemniczeni w Kościół. Bo ochrzczeni, bo bierzmowani, bo jako ci, którzy już przyjmują Najświętsze Ciało w Komunii Świętej do swoich serc. Przez całą oktawę Wielkiej Nocy Kościół tłumaczył im, co stało się z nimi w noc paschalną. Jak wielką rzeczywistością jest chrzest. Słyszeliśmy to w tę Niedzielę Miłosierdzia jako kolektę. Prosiliśmy wręcz, abyśmy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. My razem z tymi nowoochrzczonymi mogliśmy przeżywać ten czas, odświeżając w sobie łaskę przede wszystkim Chrztu Świętego. I dzisiaj, kiedy przygotowujemy się tego wieczoru do jutrzejszej liturgii, poniedziałku, drugiego tygodnia Wielkiej Nocy, w kolekcie dnia prosimy o to, aby Pan umocnił w naszych sercach ducha przybranych dzieci, czyli aby Pan umocnił w nas łaskę Chrztu Świętego. Przez cały okres Wielkiej Nocy będziemy o tym mówić. Liturgia będzie nam to przypominała po wielokroć. Wigilię paschalną, ci, którzy zostali ochrzczeni, to właśnie to z nimi się dokonało. Ale my wszyscy, którzy ochrzczeni byliśmy wcześniej, kiedyś tam, w przeszłości, odnowiliśmy nasze przymierze z Panem Bogiem poprzez wyrzeczenie się zła
wszystkich jego spraw i osoby złego i poprzez wyznanie wiary w Boga, w Jego Syna Jezusa Chrystusa, posłanego dla naszego zbawienia, w Ducha Świętego, który zostaje nam dany i który prowadzi dzieło Jezusa Chrystusa na świecie, aż w pełni Chrystus się we wszystkich ukształtuje i aż przyjdzie powtórnie na ziemię. I kolekta tego poniedziałku właśnie jest taka: umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci. I Ewangelia tego dnia pokazuje nam, na czym to umocnienie, na czym to ta łaska Chrztu Świętego się opiera. To nasze Boże dziecięctwo. Przychodzi do Pana Jezusa Nikodem. Znamy doskonale tę scenę. Zresztą prawie przez cały ten tydzień będziemy czytać w Ewangelii kolejne fragmenty tej rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. Dziś to się zaczyna. Nikodem przychodzi nocą. Nauczyciele żydowscy mieli taki zwyczaj, że nocą spotykali się, aby dyskutować, rozmawiać, przybliżać się do Bożych spraw. To z jednej strony. Przychodzi Nikodem jako dostojnik żydowski, jako faryzeusz do nauczyciela Jezusa, który czyni wielkie znaki, o których zresztą Nikodem będzie mówił. Ale możemy też spojrzeć na tę noc głębiej. Nikodem jest tym, który poszukuje światła, a światłością jest Jezus Chrystus. Czyli trafia idealnie, choć jeszcze o tym nie wie. Jest Nikodem osobą poszukującą. Pomimo, że jest nauczycielem Izraela, zresztą Pan Jezus mu to powie: ty jesteś nauczycielem, a tego nie wiesz? I to, co mnie dziś w tym fragmencie zatrzymuje, to pewne trzy określenia, trzy prawdy, które wyraża o Jezusie Nikodem. Pierwsza prawda to taka: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś. Nikodem patrzy na Jezusa jako na tego, który przyszedł od Boga. Po drugie, Nikodem stwierdza, że nie można czynić takich znaków, jakie czyni Jezus. Trzecia prawda, gdyby Bóg nie był z nim. Po pierwsze, Jezus przyszedł od Boga. Po drugie, czyni znaki, wielkie znaki. I po trzecie, Bóg ciągle jest z nim. Poprzez sakrament chrztu my zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Zostaliśmy, można powiedzieć, uchrystusowieni. Staliśmy się chrześcijanami, należącymi do Chrystusa. Chrystus jest naszą tożsamością. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Pytanie, które stawiam sobie dzisiaj, to czy jeśli ktoś jest poszukującym, tak jak Nikodem, i spotyka się ze mną, bo razem pracujemy, bo razem chodziliśmy do szkoły, bo spotykamy się w jednym przedziale w pociągu, bo jesteśmy z jednej rodziny, czy ten człowiek może powiedzieć o mnie, że wie, że ja przyszedłem od Boga? Że ja czynię znaki i że to widać, że Bóg jest ze mną? Ale potrzebuję się tutaj zapytać jeszcze wcześniej, czy ja sam w tym pierwszym punkcie jestem świadomy, że przyszedłem od Boga.
że Bóg jest moją tożsamością, że Bóg jest źródłem mnie samego, mojego życia, całej mojej osoby, że ja od Niego pochodzę. Czy ja żyję tą prawdą, że Bóg jest moim stworzycielem, że On jest początkiem mnie? I jaki to ma wpływ na mnie, na moją codzienność, na moją samoświadomość, na to, jak ja postrzegam sam siebie, jak ja rozpoznaję swoją tożsamość jako człowieka, chrześcijanina, należącego do Chrystusa, tego, któremu życie zostało podarowane przez Pana Boga, jako piękny, wspaniały dar, dlatego, bo Bóg chciał, żebym ja był i ciągle tego chce. I to się nigdy nie zmieni. Czy ta prawda o tym, że jestem chciany, kochany, potrzebny, czy ja żyję tą prawdą? Bo jeżeli tak, to ta prawda jest i ciągle może być dla mnie źródłem wielkiej radości, źródłem niezgłębionego pokoju, źródłem niezwykłej harmonii w moim życiu. Bo tak naprawdę każdy niepokój, każda dysharmonia w moim życiu będzie pochodną mojego oddalania się od tej prawdy, mojego zaprzestawania, brania pod uwagę tej prawdy. Będzie moją biedą. To jest pewien fundament. Pochodzę od Boga. On jest moim źródłem. I dlatego, że żyję tą prawdą, to mogę czynić znaki. O jakie znaki tu chodzi? Może nie o takie, jak czynił Jezus, o których czytamy chociażby w końcówce drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Nie takie, na które powołuje się Nikodem, bo nie przemieniam wody w wino. Ani nic z tych rzeczy, które robił Jezus. Ale tu chodzi o moje codzienne czyny, o moje codzienne wybory, o to, czego one są znakiem. O te czyny, które, o to wszystko, co czynię, a to wszystko ma świadczyć o Jezusie Chrystusie, o mojej wierze w Niego. To, jak spotykam się z ludźmi, to, jak z nimi rozmawiam, to, jak przeprowadzam konflikty, to, jak potrafię przekroczyć samego siebie, to, jak potrafię świętować, cieszyć się, to, jak potrafię innym pomagać. To wszystko ma tego poszukującego człowieka, który spotyka się ze mną, prowadzić do Pana Boga. Tak jak to wszystko, co czynił Jezus, nakierowało Nikodema na stwierdzenie tego: wiemy, że od Boga przyszedłeś, bo nie da się czynić takich rzeczy, gdyby Bóg nie był z tobą. I to jest ta trzecia prawda, którą wyraża Nikodem. Gdyby Bóg nie był z nim, ja pochodzę od Pana Boga. Ja zostałem ochrzczony. Łaska tego sakramentu została mi dana. Ja nieustająco mogę z niej korzystać. Ja ją mam do dyspozycji. Ale ja potrzebuję ją utrzymać. Ja potrzebuję jej nie zaprzepaścić, nie zmarnować. I to widzę w tej trzeciej prawdzie wyrażonej przez Nikodema. Bóg ciągle był z Jezusem.
i ze mną może ciągle być. Ale to jest też ten mój ruch, który ja potrzebuję wykonać, ta moja współpraca z łaską. Bo Bóg ciągle będzie chciał być przy mnie, ze mną, działać przeze mnie. Ale ja mocą swojej decyzji, swojej woli mogę Mu powiedzieć: nie chcę. Mogę się od Niego odwrócić. Mogę przekreślić dar Chrztu Świętego. Dlatego prosimy dzisiaj: umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci. Umocnij. Bo my swoimi decyzjami, ja swoimi decyzjami mogę tę łaskę sakramentu Chrztu Świętego osłabiać w sobie. Mogę z niej nie korzystać. Mogę ją odłożyć na półkę. Nikodem to wszystko zauważa u Jezusa. Jakby się wydawał być zainteresowanym, skąd on to ma? To pytanie, które wyrażą wobec Jezusa mieszkańcy Nazaretu. Znamy Jego ojca, matkę, Jego bracia, żyją tu wśród nas. Skąd taka mądrość? Czyli jak to jest możliwe, żeby tak żyć? I ja mogę dziś pytać, co mam takiego, co takiego musi się stać, żeby ludzie mogli we mnie widzieć Pana Boga? Jezus daje tak naprawdę jedną odpowiedź. Trzeba ci się powtórnie narodzić. Powtórnie można też przetłumaczyć: trzeba ci się z góry narodzić. I Nikodem tutaj się rozjeżdża. Nie potrafi tego pojąć. Czyta to czysto po ludzku, fizycznie wręcz. Czy będąc starcem mogę z powrotem znaleźć się w łonie mojej matki i się powtórnie narodzić? Przedziwne. Pan Jezus mówi mu: słuchaj, to nie o to chodzi. To nie tak. To nie tak, że to ty. Jeżeli ja pójdę drogą, czy będę chciał pójść drogą Nikodema, że to dobro, które ma się przeze mnie objawić, ma być moim dziełem, ja mam to sprawić, no to się rozjadę jak Nikodem. Bo Pan Jezus mówi wprost: masz się z góry narodzić, z wody i z ducha, potem uszczegółowi. Tutaj widzimy wprost sakrament chrztu. Czyli o co chodzi? Masz przyjąć dar. I nawet jeżeli my jesteśmy już po fakcie z sakramentu chrztu, każdy z nas jest już ochrzczony od jakiegoś czasu, to ten dar w nas trwa. I ja ciągle potrzebuję pozwalać Panu Bogu, żeby On ten dar we mnie umacniał. Ciągle na nowo jakby potrzebuję ten dar przyjmować od Pana Boga. Po co? Po to, żeby działać Jego mocą. Żeby przeze mnie objawiała się Jego chwała. Żeby się okazało, że z Boga to wszystko jest, a nie z nas, nie ze mnie. Że ja daję przestrzeń w sobie do działania łaski Bożej. To jest ta moja współpraca z tą łaską. Że daję siebie Panu Bogu do dyspozycji. Swoje zdolności, mój czas. Też moją fizyczność, bo mogę pomóc sąsiadce zrobić jej zakupy i zanieść. Rozpoczęliśmy tydzień miłosierdzia. O to tutaj chodzi. Ludzie będą w stanie dostrzec we mnie, że przychodzę od Boga, że moimi czynami wskazuję na Niego, że okazuje się, że Bóg ciągle jest ze mną,
a ja ciągle jestem z Nim wtedy, kiedy nieustająco będę przyjmował łaskę Pana Boga. Kiedy ciągle będę otwarty na to, co i jak On chce mi dać. Że akcent nie będzie postawiony na moje działanie, na moje pomysły. Ale akcent będzie postawiony na wszechmoc, dobroć, miłosierdzie Pana Boga. I że to Ono, to Boże miłosierdzie, ta Jego wszechmoc, ta Jego dobroć może zostać dana ludziom nawet przez takie niedoskonałe narzędzie, jakim jestem ja. Dlatego, bo w sobie robię Panu Bogu przestrzeń. A On umacnia ducha przybranych dzieci, przybranego dziecka we mnie. I w ten sposób idę, aby osiągnąć dzięki Jego łasce obiecane dziedzictwo, co niech nam da Pan, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.